Witajcie, przyjaciele, w części poświęconej odpowiedziom na pytania biblijne. Pytanie pierwsze. Rzymian 10:4 mówi: końcem bowiem prawa jest Chrystus. Które prawo, jeśli w ogóle, się skończyło? Żadne prawo nie powstało po to, żeby nas zbawić. Wszystkie ceremonialne prawa prowadziły do Jezusa. Kiedy Jan Chrzciciel wskazał na Chrystusa, to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata, tak naprawdę stwierdził, że cały system ofiarniczy i ceremonie świątynne koncentrowały się na Jezusie. Kiedy Chrystus umarł, rozdarły się dwie rzeczy, które nigdy nie powinny być rozdarte. Szatę najwyższego kapłana rozdarł je podczas procesu, ponieważ teraz mamy nowe kapłaństwo, jesteśmy ludem Króla Królów i kapłanami. Także zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części od góry do dołu, co oznaczało, że oddzielenie z powodu grzechu się skończyło. Każdy może przyjść bezpośrednio do Ojca przez Chrystusa. Teraz On jest najwyższym kapłanem. Prawo obrzezania, Biblia mówi, że mamy obrzezać nasze serca. Ofiary. Jezus jest naszym barankiem, jest naszą paschą, ofiarą za nas. Wiemy jednak, że jedno prawo nie przeminęło, 10 przykazań. Natomiast pozostałe zasady, prawa cywilne, społeczne, praktyczne, czytamy: jeśli zobaczysz, jak osioł twojego sąsiada błąka się samotnie, zaprowadź go z powrotem. To praktyczne zasady, które nadal obowiązują. Mamy również zasady zdrowia, które wciąż są w mocy. Ale prawa ceremonialne dotyczące ofiar i kapłaństwa już przeminęły. Wypełniły się w Jezusie. Kolejne pytanie. Po co martwić się prawem? Czy sumienie i Duch Święty nie są wystarczającymi przewodnikami? Możemy spojrzeć na naszą kulturę. Chyba nawet jedna z osób w ankiecie powiedziała coś takiego: masz prawo do wszystkiego, co według ciebie jest słuszne. To trochę niebezpieczne. Ludzie nie mają dobrego kodeksu moralnego. Mogą jedynie powiedzieć: zgodnie z moim pojęciem dobra i zła. To trochę jak przetrwanie najsilniejszych. Mogę zabrać coś z twojego domu i według mnie będzie to dobre. Bóg dał nam coś niezmiennego, co stanowi podstawę wszelkich zasad i odróżnienia dobra od zła. Duch Święty nigdy nie będzie prowadził nas inaczej niż przez prawo Boże. On wpisuje to prawo w nasze serca. Jeśli mówisz: Duch powiedział mi coś innego niż mówi Dekalog, nie jest to Duch Boży. Często szatan próbuje nas zwieść. Biblia mówi, że on potrafi zamienić się w anioła światłości. Używa wszystkich sposobów, żeby nas oszukać. Następne pytanie. Co oznaczają słowa z Galacjan 3:13, że Chrystus wykupił nas z przekleństwa prawa? W Starym Testamencie czytamy o Mojżeszu, który powiedział, że kiedy ludzie nie są posłuszni, podlegają przekleństwu. Położyłem przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Jeśli kochasz Pana i zachowujesz Jego przykazania, masz życie, dobro i błogosławieństwo. W razie nieposłuszeństwa, śmierć, zło i przekleństwo. Wszyscy zgrzeszyliśmy, więc wszyscy podlegamy karze śmierci, przekleństwu prawa. Ale Chrystus przyszedł, aby usunąć to przekleństwo. W jaki sposób Jezus rozpoczął swoją służbę? Pierwsze nauczanie: błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi. Słowo błogosławiony oznacza szczęśliwy. On mówi: przyszedłem, żeby błogosławić, żeby uwolnić cię od przekleństwa. Przekleństwem prawa jest śmierć. Jezus nam przebaczył i wybawił nas od śmierci. Nie oznacza to jednak, że nie musimy przestrzegać prawa. On powiedział, że dopóki chodzimy w otrzymanym od Niego świetle, jesteśmy bezpieczni od przekleństwa prawa. Dziękujemy za wszystkie pytania i przechodzimy do kolejnego. Bardzo praktyczne pytanie. W jaki sposób należy zachowywać przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, jeśli rodzice nie są chrześcijanami i sami nie przestrzegają dekalogu?
Mogę się do tego odnieść, bo chociaż stałem się chrześcijaninem, żadne z moich rodziców nim nie jest. Czasami nawet zachęcają nasze dzieci do robienia rzeczy, które według nas nie są uczciwe. Szanuję moich rodziców, ale wtedy mówię, mamo, tato, nie możemy tego robić. Na przykład namawiają nasze dzieci do oszukiwania w sprawie wieku, a wtedy ja mówię, nie, to kłamstwo. A kogo to obchodzi? Wszyscy to robią. Nie, nie postępujemy w ten sposób. Możesz czcić i szanować swoich rodziców, ale musisz stawiać Boga na pierwszym miejscu. On jest naszym Ojcem w niebie. Zawsze powinniśmy okazywać rodzicom szacunek, ale czasami musimy się z nimi nie zgodzić, jeśli nie są chrześcijanami, i proszą nas o coś, co nie zgadza się z naszym sumieniem. Interesujące jest to, że dekalog został spisany na dwóch kamiennych tablicach. Pierwsze cztery przykazania dotyczą relacji z Bogiem, pozostałe sześć – relacji z człowiekiem. Ciekawa jest kolejność, w jakiej zostały spisane. Nasz niebiański Ojciec powinien w pierwszej kolejności otrzymać posłuszeństwo i cześć, a ziemscy rodzice są na drugim miejscu. Jeśli więc proszą nas o coś, co stoi w sprzeczności z wymaganiami niebiańskimi, Ojca, musimy podążyć za Nim. On jest pierwszy i najważniejszy. Następne pytanie, znów bardzo praktyczne. Skąd mam wiedzieć, że jestem zbawiony? Biblia mówi, że poznajemy to po owocach. Mamy tutaj dwie różne kwestie. Jeśli chodzi o zbawienie, możesz być zbawiony w tej chwili. Przyjdź do Jezusa, otrzymasz Jego sprawiedliwość. On obiecał, że kiedy modlisz się o przebaczenie, pokutujesz za grzechy i je wyznajesz. Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jednak potem możesz zapytać, skąd mogę wiedzieć, że nadal jestem zbawiony? Przede wszystkim uwierz, że On cię adoptował i teraz oczekuje, że będziesz wzrastał. Możesz upadać, On cię nie zostawi. Ale podążaj za Jezusem, krocz z Nim. Musisz jednak widzieć wzrost. W tym tygodniu słyszałem niesamowitą rzecz. Jest pewien mężczyzna, chyba robili reality show na jego temat. Ma 30 lat, ale uważa się za dziecko. Śpi w dużej kołysce, jest naprawdę wielka. Pije z butelki, nosi pieluchy. Identyfikuje się jako dziecko. Spodziewasz się, że dziecko będzie zachowywać się jak dziecko. Jeśli jednak jesteś chrześcijaninem przez 10 lat i ciągle zachowujesz się jak dziecko, to masz problem. Wiadomo, że dziecko będzie zrzucać jedzenie na podłogę, wypluwać, brudzić twarz, kiedy uczy się jeść. Jeśli jednak robi to w wieku 13 lat, idziesz z nim do lekarza, bo wiesz, że coś jest nie tak. Musimy wzrastać i widzieć postępy w chrześcijańskim życiu. Kolejne pytanie dotyczące prawa Bożego. Czy w niebie będą prawa i zasady, których będziemy musieli przestrzegać? Nie przegapcie naszego studium na temat wspaniałości Królestwa Bożego. Będziemy mówić o niebie. Bardzo krótko odpowiem. Oczywiście, że tak. Skoro prawo jest podsumowaniem miłości, skoro szatan został wyrzucony z powodu grzechu, w niebie musi być prawo. Tam, gdzie nie ma prawa, nie ma grzechu. Skoro więc diabeł zgrzeszył, musiało być tam prawo. I nadal tam będzie. Czasami o tym zapominamy. Słyszałem pewnego kaznodzieja, który pokazał to na przykładzie. Powiedział, chciałbym zamordować moje dzieci, ale nie mogę, bo to jest sprzeczne z prawem. Wiem, to ekstremalny przykład. Być może są ludzie, którzy myślą w ten sposób. Mamy prawo, które zabrania ci zabić własne dzieci. Nigdy o nim nie myślałem. Ono jest, ale nie zastanawiałem się nad nim, bo nie chcę zabijać moich dzieci. Jeśli kochasz Pana, posłuszeństwo w niebie będzie naturalną reakcją. Pastorze Doug, jeśli masz przy sobie Biblię, zajrzyj do listu Jakuba 5:16. Pytanie brzmi, proszę o wyjaśnienie tego wersetu, ponieważ zawsze myślałem, że mamy wyznawać nasze grzechy jedynie Bogu, a nie człowiekowi. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Czy mamy wyznawać ludziom nasze grzechy, żeby otrzymać przebaczenie? Nie. Upadki są czymś innym niż grzechy. Kiedy przeżywamy trudności, dobrze jest mieć partnera modlitewnego. Badania wykazały, że jedną z rzeczy, które pomagają osiągnąć sukces, jest wsparcie grupowe. Osoby, które w czasie zmagania się z narkotykami czy alkoholem mają swoją grupę wsparcia, uważają, że jest to bardzo pomocne. Są to ludzie, którym mogą ufać. Jest to naprawdę silny krąg zaufania i mogą powiedzieć, upadłem, albo
Mam naprawdę silną pokusę. Módlcie się za mnie. Podobnie jest w przypadku uzależnionych od pornografii. Oni mówią, człowiek potrzebuje innego człowieka, który będzie się za niego modlił, z którym można być otwartym i szczerym. Muszą całkowicie ufać sobie nawzajem. Warto więc mieć przyjaciół, do których możemy powiedzieć, jest mi ciężko, módl się za mnie. To coś innego niż pójść do księdza i wyspowiadać się z grzechów. Dobrze jest mieć grupę wsparcia. Na spotkaniach modlitewnych możemy dzielić się swoimi zmaganiami. Nie musimy wchodzić w ich szczegóły. Tutaj mamy dobre pytanie. Czy jesteśmy w stanie zachowywać Boże przykazania? W końcu Jezus był Bogiem, a my jesteśmy tylko ludźmi. To kluczowa kwestia. Chrystus stał się człowiekiem, żeby pokazać nam, jak człowiek może być posłuszny. Wszystko, co robił Jezus, by okazywać posłuszeństwo Ojcu, jest dostępne również dla nas. On powiedział, czynię to wszystko dzięki mojemu Ojcu. Kto wierzy we mnie, będzie czynił dzieła, które ja czynię i większe od tych uczyni, bo ja do Ojca odchodzę. To prawda, że wszyscy poza Jezusem zgrzeszyli. Wierzę jednak, że On daje nam moc. Jak powiedział Paweł, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jan pisze, 1 Jana 3,6, każdy więc, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Musimy więc nauczyć się doświadczać Boga i chodzić z Nim tak, jak Noe czy Enoch. Enoch chodził z Bogiem i Bóg zabrał go do nieba. Prowadził życie wypełnione Chrystusem. I to jest nasz cel. Wiem, że jest to szczyt chrześcijańskiego doświadczenia, ale do tego powinien dążyć każdy chrześcijanin, aby prowadzić takie życie, jakie prowadził Jezus. Następne pytanie. Skąd mogę wiedzieć, że otrzymałem Ducha Świętego? Niektórzy ludzie po chrzcie pytają, czy już mam Ducha Świętego? A jak brzmi obietnica? Czytamy. Pokutujcie, ochrzcicie się, otrzymacie dar Ducha Świętego. Pokutowałeś, ochrzciłeś się? Czy Bóg obdarzył cię duchem? Nie czekaj, aż poczujesz ciarki lub dreszcze. Czy to duch? Zaufaj Jego obietnicy. Być może coś poczujesz, ale ufaj w Jego obietnicę. Czasami nie czujemy Ducha Świętego aż do momentu, kiedy pojawi się taka potrzeba. Nie zawsze czujesz, że się ruszasz, dopóki nie poczujesz wiatru. I wtedy myślisz, o, coś się dzieje. Kiedy napotykasz opór, Duch Święty wchodzi w twoje życie i okazuje ci pomoc. Wtedy wiesz. Kolejne pytanie. W jaki sposób mogę nabrać większej pewności siebie w kwestii głoszenia Ewangelii? Wspaniałe pytanie. Prowadzimy kursy, podczas których uczymy, jak to robić. Nazywamy je AFCO. Przygotowaliśmy też kurs online, który dotyczy tego, jak można świadczyć. Ale najlepszą nauką jest praktykowanie. Moje pierwsze lekcje biblijne były bardzo krótkie i proste. Czasami może to być podzielenie się z kimś swoją drogą. Rozpoznaj swoje dary duchowe i módl się. Panie, pomóż mi wykorzystać moje dary w dzieleniu się wiarą z innymi. Myślę, że jeśli nie możesz zachować tego dla siebie, jest to znak, że naprawdę kochasz Boga. Chciałbym dodać, że jest to chyba jedna z najbardziej ekscytujących rzeczy, kiedy zaczynasz dzielić się swoją wiarą i widzisz, jak słuchacze reagują i jak zmienia się ich życie. I wtedy myślisz, wow, Bóg używa mnie, abym dzielił się Ewangelią z innymi. To wspaniałe doświadczenie. Podczas naszego seminarium otrzymujemy wiele e-maili o treści. Chcemy usłyszeć Twoje świadectwo. Otrzymujemy też e-maile z Waszymi świadectwami. I muszę przyznać, że to mnie nakręca. Kiedy ktoś pisze, wow, to całkowicie zmieniło moje życie, w końcu to zrozumiałem. Odczuwam radość, że ktoś został wyzwolony przez prawdę. Mamy kolejne pytanie. Dlaczego Bóg zrzucił szatana na ziemię, a nie w jakieś inne miejsce? Wszyscy chcielibyśmy, żeby znalazł się na Plutonie albo gdziekolwiek indziej. Jest tutaj, bo tutaj znalazł publiczność. Prawdopodobnie podróżował po innych nieupadłych światach i próbował dzielić się z nimi swoim punktem widzenia. Namawiał ich do zwątpienia w Boga. Adam i Ewa naprawdę go posłuchali. Wybrali posłuszeństwo szatanowi zamiast posłuszeństwa Bogu. Bóg dał im panowanie nad ziemią. Kiedy posłuchali diabła, on przejął panowanie nad naszym światem.
Nawet Jezus określił go księciem tego świata. Szatan powiedział: Jezusie, cała ziemia należy do mnie, dam ci ją, jeśli mi się pokłonisz. Przywłaszczył sobie ten świat. Myślę, że inne światy po prostu go zignorowały. Tutaj znalazł słuchaczy, więc ustanowił tu swoją główną siedzibę, przyczółek, z którego przeprowadza kolejne ataki na Boga. Kolejne pytanie. W jaki sposób należy pokutować? Dobre pytanie. Przede wszystkim, czasami nie wiemy nawet, że powinniśmy odczuwać żal za grzech. Jeśli jednak w Biblii czytamy, że kłamstwo jest złe, uświadamiamy to sobie i mówimy: Panie, przepraszam, skłamałem. Należy zacząć od uznania grzechu i powiedzenia Bogu, że jest nam przykro. Czasami wymaga to czasu i modlitwy o Bożego Ducha, ponieważ pokuta jest darem Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg dał ludowi izraelskiemu nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Słuchanie głoszonego słowa. W historii jest wiele momentów, w których kazanie z mocą prowadziło do ożywienia, a podczas słuchania Słowa Bożego ludzie byli przekonywani przez Ducha Świętego. Nigdy nie myślałem o tym, jak bardzo zraniło Boga to, co zrobiłem, dopóki sobie tego nie uświadomiłem. Podzielę się krótkim świadectwem. Powiem wam, nie wchodząc w szczegóły, że kiedy po raz pierwszy przyszedłem do Pana, używałem bardzo złego słownictwa. Dorastałem w domu, w którym moi rodzice nawet nie próbowali ukrywać swojego języka przed dziećmi. Moi dziadkowie kleli jak szewc. Od dziecka znałem więc każde przekleństwo. Nigdy nie myślałem o tym, jak to jest złe, ponieważ to była część mojego słownictwa. Kiedy jednak zacząłem czytać o Jezusie i poznawać, jaki On był, poczułem, że wypowiadanie pewnych słów jest niewłaściwe. Przekonałem się, że mam niewyparzony język. Pokutowałem i powiedziałem: Panie, przepraszam, czy możesz mnie zmienić? I wiecie co? Nie mam pojęcia, jak to się stało, bo przecież to było tak, jakbym miał mówić w nowym języku. Sposób, w jaki wyrażałem siebie, szczególnie w obecności przyjaciół, obejmował używanie przekleństw. Kiedy Bóg wszedł do mojego serca, powiedziałem: Panie, musisz mi pomóc, bo to wymaga cudu. Modliłem się i zauważyłem, że za każdym razem, gdy chciałem użyć jednego z tych słów, włączał się jakby hamulec bezpieczeństwa. Chciałem coś powiedzieć i pojawiała się myśl: znajdź inne słowo. Na początku prawie nie umiałem mówić. Jąkałem się i nie wiedziałem, co powiedzieć. Po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że umiem się wysławiać bez używania przekleństw. Nadal je pamiętam, ale już o nich nie myślę. Nie wypowiadam ich, bo przestały być częścią mojego słownictwa. Takie rzeczy czyni Duch Święty. Musimy więc wzrastać jako chrześcijanie. Następne pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy prawem Mojżesza a Dekalogiem? W Księdze Powtórzonego Prawa 4:13-14 czytamy: I oznajmił wam swoje przymierze, które rozkazał wam wypełniać, to jest 10 słów. Mnie też rozkazał Pan w tym czasie, abym was nauczał ustaw i praw. Mojżesz był dostarczycielem jednego i drugiego. Różnica polega na tym, że Bóg zapisał 10 przykazań, a Mojżesz zapisał prawo ceremonialne na pergaminie i umieścił na zewnątrz Arki Przymierza. Dekalog został zapisany na kamieniu, a potem umieszczony w Arce Przymierza. Tylko te 10 przykazań zostały oddzielone i wyróżnione. Kolejne pytanie. Czy przed przyjściem Jezusa na ziemię były na niej demony? Tak, na naszej planecie znajdowali się upadli aniołowie. Już w Starym Testamencie czytamy, że szatan powstał, aby sprawdzić Dawida. W księdze Hioba szatan dręczy Hioba. Diabeł nie zawsze pracuje osobiście. Przez większość czasu zarówno Jezus, jak i szatan działają przez posługujące im duchy. Jezus ma dobrych aniołów, a szatan upadłych aniołów, złe duchy lub demony. Kiedy mówimy: diabeł namówił mnie do tego, nie oznacza to, że był to on osobiście. On nie jest wszechobecny,
ale działa za pośrednictwem upadłych aniołów. Następne praktyczne pytanie. Dlaczego mówi się, że chrześcijanie nie powinni świętować Halloween? W jednym z kolejnych programów będziemy studiować, co Księga Apokalipsy mówi na temat życia i śmierci. Nie planowaliśmy tego, ale jeśli chcecie poczuć trochę strachu, zapraszamy Was na to studium. Będziecie błogosławieni. Ktoś pyta, skoro Dekalog został spisany wiele lat po stworzeniu, skąd wiemy, że zabicie Abla przez Kaina było uważane za grzech? Bóg użył tego słowa. Dziesięcioro przykazań zostało skodyfikowane przez Mojżesza i przez Boga. W Księdze Wyjścia 19-20 Bóg przemówił do Izraela. Ale już na początku Bóg powiedział do Kaina, grzech leży u twoich drzwi. Jak wspomnieliśmy, Paweł napisał, że tam, gdzie nie ma prawa, nie ma grzechu. Musiało więc istnieć prawo, skoro u drzwi Kaina leżał grzech. Nowy Testament nazywa Kaina mordercą. Jak mógłby być winny morderstwa, gdyby w tamtym czasie przekazania nie istniały? Musiał o tym wiedzieć, bo jeśli nie wiesz, nie masz winy przed Bogiem. Bóg więc musiał wyraźnie określić Adamowi i Ewie oraz ich synom, co jest dobre, a co złe. Mamy kochać naszych braci, a zabijanie ich nie jest najlepszym sposobem wyrażania miłości. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne spotkanie z serii Apokalipsa Teraz.